chodzi o to, żeby tak naprawdę z wykonywanej pracy, niezależnie czy ona trwa 8 czy 6 godzin, wartość dodana tej pracy była znaczna. Czyli nie montujemy podstawowe produkty, tylko montujemy produkty, które możemy wyeksportować, które nie są częścią składową czegoś, ale produktem końcowym. Wtedy będziemy konkurencyjni, wtedy te produkty się będą sprzedawały i wtedy wzrosną płace. Na przykład w Szwecji, która uważana jest za kraj socjalny, tak naprawdę nie ma kwestii płacy minimalnej. Dlaczego? Mamy elastyczny kodeks pracy, mamy aktywnie działające urzędy pracy, które nie skupiają się na tym, żeby wypłacać zasiłki, ale na tym, żeby osoby, które poszukują pracy, realnie ją znalazły. My też nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby funkcjonowały umowy tak zwane śmieciowe. Natomiast nie zmienimy tego, wprowadzając zakaz ustawowy. Chodzi o to, żeby pracodawca rzeczywiście chciał danego pracownika zatrudnić, ale w razie kryzysu, żeby miał łatwiejszą możliwość zwolnienia go. I nie, żeby nie trwało to 3 miesiące czy pół roku, żeby nie, tak jak się obecnie dzieje na Śląsku tak naprawdę, żeby nie strajkowały związki zawodowe, które mają ogromne przywileje i ogromny wpływ na polityków, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. Pan nie wzdycha. Tak. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ludzie zarabiali godnie, żeby to były bezpieczne warunki pracy, ale tego nie osiągniemy wprowadzeniem kolejnych ustaw.